W Polsce teraz jest taka, powiedziałbym, moda, żeby, żeby, żeby podważać znaczenie tego, co nazywamy dialogiem w życiu publicznym, w życiu społecznym, w naszym życiu, jak to się mówi, na takim wysokim C intelektualnym. Mnie się wydaje, że to jest nonsens, chociaż zdaję sobie sprawę, że dialog. Takim poważnym rozumieniu, to jest rzecz szalenie trudna, uciążliwa, czasami bardzo des, taka depresyjna, w tym sensie, że owoców szybko się człowiek nie doczeka, a jednak bez takiego dialogu trudno mi sobie wyobrazić świat, w jakim ja bym chciał żyć i myślę, w jakim by. Wielu ludzi chciało żyć cokolwiek mówią. Po to jest dialog. Dialog nie jest po to, żeby mądrale usiadły i sobie pogadały przy stole, żeby się wymieniły informacjami, żeby się przerzucały cytatami. Dialog jest od tego, żebym ja lepiej zrozumiał rację drugiej strony. Na, na co dzień to jest trudne, bo każdy z nas obraca się we własnym środowisku po prostu. I, bardzo rzadko jest, że ktoś świadomie, z takim nastawieniem, że się chce dowiedzieć, jak inni patrzą na świat, szuka swoich przyjaźni, znajomości. Przeciwnie, raczej mamy tendencję do zamykania się w swoim świecie, do, do gotowania się we własnym sosie, jak to mówimy potocznie. Ci, którzy są silniejsi w swojej tożsamości, nie mają takich obaw i chętnie do tego dialogu w takim egzystencjalnym, duchowym znaczeniu siadają. Do nich należał właśnie Karol Wojtyła.